No i teraz jeszcze wspomnijmy coś o życiu, o potrzebach socjalnych, społecznych. To jest bardzo ważny punkt w życiu szympansów, czyli towarzystwo innych szympansów, o czym niestety często zapominano bądź w ogóle pomijano właśnie w laboratoriach, gdzie były trzymane pojedynczo w klatkach, w ogóle nie widząc, jedynie słysząc inne osobniki. To była dla nich, to jest naprawdę ogromna mordęga dla owych zwierząt. No, porównywalnie prawdopodobnie można by sobie wyobrazić, tak jak my sami byśmy się czuli odosobnieni. Szympansy w naturze żyją w grupach no, nawet do 60 osobników, także są to bardzo duże grupy społeczne. I należy i również w niewoli się dąży, aby te grupy były, składały się z osobników o przeróżnej strukturze wiekowej, jak i również płciowej, czyli samce, samice. Ponieważ to jakby zapewnia im najlepszy komfort psychiczny pod tym względem. Również przekazywane są wtedy jakieś wzorce. Starsze osobniki uczą młodszych, co nie wiem, chociażby najprostszych zachowań, czy to rodzinnych, społecznych, czy seksualnych. Dlatego należy o tym naprawdę pamiętać. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Są na przykład dopuszczalne grupy kawalerskie, ale to na przykład wynika głównie z jakiejś takiej ostateczności, gdzie jest za dużo już samców i nie ma co z nimi troszeczkę tak zrobić, ponieważ też w grupach nie może być za dużo samców, za dużo dorosłych samców. I najlepiej, żeby też nie były przenoszone do innych grup, ponieważ jest ten okres aklimatyzacji i akceptacji przez nową grupę jest bardzo długi i bardzo trudny. O czym my obecnie się przekonujemy, mając już ponad 2 lata nowego samca, który do nas przyjechał z innego ogrodu zoologicznego i gdzie w innym ogrodzie był praktycznie no już samcem dominującym, czy tam na drugim miejscu pod samcem dominującym, czyli bardzo wysoko w hierarchii. U nas jest, tak się poddał, szczególnie samicom, które są dosyć silne w tej grupie, iż w pewnym momencie dostał tak silnej anemii, że ledwo co go odratowaliśmy. No praktycznie był już jedną nogą na drugim świecie, tak? I cały czas staramy się jakby zbudować jego pozycję w tymże stadzie z efektami różnymi. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz krok do przodu, raz krok do tyłu. Ale mamy nadzieję, że koniec końców będzie naszym samcem dominującym, ponieważ w obecnej chwili nie mamy samca żadnego dominującego. Mamy jeszcze 2 pozostałe samce. Szymona, który tutaj też właśnie widać, jak z Lucy się obejmuje. Owego czasu byli wspaniałymi przyjaciółmi. Szymona, który właśnie przez to, że nie wychowywał się w dobrej grupie społecznej jako młody osobnik, nie miał prawdopodobnie przekazanych dobrych wzorców i zupełnie, kompletnie nie bierze na siebie roli jako samca w grupie. Nie jest kompletnie zainteresowany seksualnie samicami w grupie. Więc kiedy przyszła do nas wiadomość, iż jest czerwone światło do rozmnażania dla szympansów, które są mieszańcami podgatunkowymi,
To właściwie Szymon nie był żadnym jakimś tam problemem, czy go należy wykastrować, czy nie. No bo wiedzieliśmy, że on tutaj tak czy inaczej nic nie zdziała. Natomiast drugim jeszcze, trzecim samcem, tak, no bo pierwszy to Patryk, o którym wspominałam, który przyjechał 2 lata temu, Szymon, który jest od początku u nas, oraz trzecim samcem jest Zarno, który już przyjechał wykastrowany. Także żaden z nich no, nigdy nie będzie, nie będzie samcem dominującym. Mamy nadzieję, że Patryk w końcu kiedyś przejmie tą rolę, inicjatywę. To jeszcze kolejne też zdjęcia. Właśnie tutaj pięknie Szymon z Patrykiem się witają. To jest też taki charakterystyczny taniec, pokazanie swojej siły, męskości, który też często się kończy objęciem, tak jak u nas, u ludzi. Właśnie wiele gestów takich społecznych, które my ludzie przekazujemy, wymieniamy się między sobą, są zauważalne u szympansów, właśnie różnego rodzaju objęcia w trudnych sytuacjach, poklepanie drugiego osobnika w celu pocieszenia go, czy właśnie przytulenie, pocałunki na powitanie. Więc jest to ich życie społeczne, wewnętrzne jest wspaniałe i każdego dnia właściwie coś tam się nowego odkrywa, wręcz można by powiedzieć. Tutaj natomiast jest Szymon bawiący się kawałkiem szmatki. Też również Lucy, która prawdopodobnie chyba coś tutaj próbowała sprzątać na trawniku. Tak, bardzo, bardzo lubi nas naśladować, nas opiekunów. Często okna myje patykiem, kosi trawę patykiem. Tutaj dostała mopa, więc też go próbuje wykorzystać podobnie tak jak my to robimy. Liza natomiast z piłką do kosza. To ogólnie są slajdy do tematu zabawa, tak? Ponieważ zabawa jest, towarzyszy szympansom na co dzień, jest no, podobnie jak u ludzi, niestety już nie u dorosłych, trochę mniej się umiemy bawić, ale wiadomo, zabawa jest dobrym buforem jakichś trudnych emocji, czy chociażby urozmaicenia sobie czasu, relaksu, dlatego też należy zadbać, by te szympansy miały taką możliwość na swoim terenie chociażby chwilowej właśnie zabawy i oderwania się od jakiejś takiej nudy, rutyny. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, choćby ta klatka była złota, diamentowa, cały czas będzie tylko klatką i niestety zachowania anormalne występują i prawdopodobnie będą występować zawsze wśród szympansów trzymanych w niewoli. Tu jest nasza Lucy, która była wychowywana przez opiekunów. Dlaczego była wychowywana przez opiekunów? Ponieważ jej matka ją odrzuciła. To jest właśnie częsty problem występujący u szympansów w niewoli, iż samice mają właśnie złe przykłady, czy za mało jakichś takich rozwiniętych naturalnych instynktów macierzyńskich i niestety, gdy rodzi się młode, nie czują się na siłach, opuszczają je i wtedy niestety, ale musi wkroczyć człowiek. Jakkolwiek by tutaj działać
tak psychologicznie, co potrzebują szympansy, niestety gdzieś tam w którymś momencie się odzywa właśnie ta inność w wychowaniu. Szympansy przez pierwsze 5 lat są bardzo związane ze swoimi matkami. Dopiero po tych 5 latach właściwie są odstawiane od piersi. Po 4-5 i oczywiście bliskość, przywiązanie, ogólna obecność i bezpieczeństwo, którą matka zapewnia młodemu szympansowi, to wszystko wpływa na odpowiedni rozwój psychologiczny, psychiczny, ażeby taki dorosły osobnik był wartościowy. No i analogicznie wiemy, jak istotne jest to również w rozwoju małych dzieci ludzkich. I właściwie teraz taki jest fokus, zoom na to rodzicielstwo, bliskości. Natomiast też do tej pory jednak gdzieś tam spychaliśmy tą odpowiedzialność i zapewnianie bezpieczeństwa małym dzieciom. Natomiast szympansy jakby te w naturze obserwując zawsze jakby wyczuwały instynktownie tą potrzebę. Tu jest Mandy, matka Lucy, która również jest u nas w naszym ogrodzie. I teraz Lucy ma 10 lat. Mandy zupełnie, ich kontakty są praktycznie zerowe. Na palcach jednej ręki można by policzyć jakieś tam pozytywne relacje, kiedy się bawiły, czy jakoś iskały. Natomiast są zupełnie jakby z odmiennych planet. No i Mandy również jest takim naszym osobnikiem, wielkim znakiem zapytania. Nie wiemy, co tam w jej głowie siedzi, za młodu, jakich doświadczeń doznała, ponieważ przyjechała do nas cała grupa, właściwie Lucy, Mandy, Hannah i Judy przyjechały do nas 4-5 lat temu, tak? Także wcześniej nie wiemy, co tam się tak konkretnie działo w innym ogrodzie zoologicznym, co mogło wpłynąć na ich zachowanie dzisiejsze. I Mandy no niestety też wykazuje wiele zachowań anormalnych, tak jak widać na zdjęciu, lubi powyrywać sobie włosy. Jest to jakaś tam jej ucieczka właśnie od tych złych emocji, od jakichś zachowań, to znaczy to, właśnie zachowania anormalne, które są bardzo liczne u szympansów, które obserwujemy przede wszystkim w niewoli, w naturze sporadycznie się pojawiają. Otóż te zachowania są pewnego rodzaju rekompensatą, tak? Jaką zwierzęta sobie same czynią, gdy ich wszystkie potrzeby nie są zaspokajane. No to trochę podobnie jest jak człowiek, jak ludzie popadają chociażby w jakieś nałogi, tak? To też troszeczkę jest podobny tutaj system. Mechanizm tych zachowań, z tym, że z człowiekiem można przeprowadzić terapię, ze zwierzakiem trochę trudniej, ponieważ trochę trudniej możemy do niego dotrzeć, możemy próbować oczywiście znaleźć tą potrzebę, tą lukę, gdzie tutaj można by go zaspokoić, aczkolwiek często te zachowania są już tak mocno wpisane w repertuar ogólnych zachowań, że jest naprawdę ciężko z nimi zawalczyć. Właśnie gdy przyjechały do nas owa grupa szympansów z innego ogrodu zoologicznego, staraliśmy się za wszelką cenę z całych sił tutaj działać, żeby tym zachowaniom
żeby te zachowania zminimalizować i szczerze mówiąc przyniosło to w początkowym efekcie wręcz, w początkowym okresie wręcz przeciwny efekt, ponieważ tak się zestresowały, tak były napięte, że jeszcze bardziej właśnie zaczęły się wyrywać, malować kałem, co jest też częstym tutaj zachowaniem, bądź nadmierna pielęgnacja, czy to siebie, czy innych osobników. No i nasz Szymon, który jest w Ogrodzie Warszawskim, przyjechał do Ogrodu Warszawskiego mając 4 lata, czyli samiutki, czyli też był oddzielony w bardzo młodym wieku od matki. Jak na tamte czas, ponieważ teraz ma 30 lat i no, wtedy też się nie zwracało właśnie uwagi na tą bliskość bezpieczeństwa, jaką potrzebują małe szympansy. Był trzymany przez większość czasu sam w klatce, później doszedł do niego jeszcze drugi osobnik, młodociany, ale częściej wyżywający się na nim niż go wspomagającym. I właściwie co mu chyba zostało pozytywnego z tego dzieciństwa, to widok opiekuna, mężczyzny, zaznaczę, że szczególnie właśnie Szymon na mężczyzn no, reaguje pozytywnie i widok kalosza. Ponieważ z tego, co właśnie mi opowiadał jeden z opiekunów z tamtych czasów, Szymon tak bardzo nie chciał się rozstawać z opiekunami, którzy wchodzili do klatki tylko na czas sprzątania, że po prostu jak się przyssał do nogi, do tego kalosza, to go było trudno odesłać, więc oderwać się. Więc do tej pory mu to zostało. Jak kiedyś daliśmy właśnie mu kalosze na wybieg, to po prostu przez 3 godziny chodził jak w amoku całkowitym i to była. No, to jest rzecz, która jakaś tam go pociesza. Jest osobnikiem aspołecznym, asocjalnym, nie iska się praktycznie z innymi szympansami. Tak jak mówiłam też, nie wykazuje zainteresowania samicami, wrui, nie wrui. Często się zamyka w swoim świecie. I jedyny taki okres pozytywny, podnoszący nas na duchu był, kiedy właśnie przyjechała grupa szympansic do naszego nowego budynku i Szymon zaprzyjaźnił się z Lucy, z malutką 4-letnią Lucy. Z którą, tak jak wcześniej było widać na zdjęciach, właśnie jak bawili się bardzo często, przytulali, razem jedli, dzielili się jedzeniem. I wrócił błysk wokół Szymona. Natomiast teraz już jak Lucy ma te 10 lat, jakoś się oddalili, nie wiemy co jest tego przyczyną, ale Szymon. No Szymon znowuż troszeczkę się tak pogrąża w swojej depresji, mimo naszych starań usilnych. A tu właśnie widać nasze codzienne starania, żeby szympansom naszym się nie nudziło, żeby miały przeróżne zajęcia, żeby właśnie ich potrzeba eksploracji, potrzeba tutaj rozwiązywania jakichś problemów, czy odkrywania właśnie świata, otoczenia, była na co dzień pobudzana. Także stymulujemy je w przeróżny sposób, również no, intelektualny. Wprowadziliśmy im dodatkowo trening medyczny. Trening medyczny, który właściwie bardziej polega na jakimś tam, na jakiejś takiej pozytywnej współpracy z naszymi szympansami codziennie.
są zapraszane w ciągu dnia do klatek, gdzie przy pomocy smakołyków, metodą pozytywnego wzmocnienia właśnie z nimi bawimy się, pracujemy, uczymy i przy okazji ich właśnie uczymy pokazywania określonych części ciała, co już niejednokrotnie nam się przydało później w jakiejś cięższej sytuacji, kiedy trzeba było naprawdę jakąś ranę opatrzyć bądź obejrzeć. Jak i również przez te treningi doszliśmy z dwoma ciężkimi samicami, Haną i Mandy, do jakiegoś bliższego kontaktu. Zaczęły nam ufać, zaczęły pozwalać się głaskać, co wcześniej było niemożliwe. Dlatego no, też jest bardzo ważna więź szympansów z opiekunami. Eliminacja stresu wynikająca właśnie z tego kontaktu, żeby ta współpraca o każdej porze dnia była pozytywna. No wiadomo, są sytuacje trochę takie bardziej napięte, gdy nie wiem, trzeba przemieścić szympansy z jednej klatki do drugiej. Jeszcze jest to obarczone krótkim czasem i wtedy faktycznie tej cierpliwości czasem nie starcza, bądź chociażby ze względu na czas nie możemy sobie pozwolić i trzeba troszeczkę jakoś tam mocniejszym głosem do nich przemówić, aczkolwiek bardzo istotne jest ta jednak ten przyjazny ton, przyjazna relacja. Mam nadzieję, że nasze szympansy są w miarę naszych możliwości szczęśliwe. Dziękuję bardzo.